Twoja drużyna przegrała 0-3, ale z twojej perspektywy do Kielc chyba wrócić zawsze miło. No często wracam tutaj do domu, nie ukrywam, wiadomo, to jest, jeśli mówimy o pozasportowych aspektach, to jak najbardziej, tak, bo wiadomo, tutaj mam swój dom rodzinny i te powroty są zawsze przyjemne, tak. A sportowo przyjemny nie był dzisiaj. No nie da się ukryć. No 3-0 przegraliśmy od początku, zaraz na początku ten mecz nam się mocno skomplikował, bo nie jest łatwo naprawdę 80 kilka minut grać w 10. No i korona gdzieś tam to wykorzystała, zwłaszcza w końcówce. Kluczowa dzisiaj była ta czerwona kartka? Proszę? Kluczowa była dzisiaj ta czerwona kartka już na samym początku meczu? Ciężko powiedzieć, czy kluczowa, bo no, rzut karny nie był wykorzystany. Wiadomo, to zmieniło trochę obraz gry. No ciężko przesądzić. Na pewno był to ważny moment, tak? Bo tak jak mówię, inaczej jest jak nawet czerwona kartka jest gdzieś tam w końcówce, a inaczej jak w siódmej czy w ósmej minucie. Dlatego to na pewno pokrzyżowało nam plany. Ale czy była kluczowa, no nie chciałbym też tak oceniać, że to był moment, który przesądził już o przegranym meczu, no to tak nie można powiedzieć. Ta porażka no już bardzo mocno skomplikowała wam drogę do grupy mistrzowskiej, niemal zamknęła drzwi i zachowujecie spokój w takiej sytuacji? No, sytuacja już od jakiegoś czasu nasza nie jest kolorowa, bo zdecydowanie o inne cele były zakładane przed sezonem, o inne cele chcieliśmy walczyć przed sezonem i tak to wszystko się pokomplikowało, że teraz naprawdę jesteśmy w ciężkiej sytuacji i teraz musimy z tej sytuacji wyjść. No, nie ma innego wyjścia, nie ma co narzekać, marudzić czy szukać usprawiedliwień. Sami się wpędziliśmy w taką sytuację i sami z tego musimy wyjść. Jak trochę przyszedłeś tutaj na Kolportora Arenę, to może nie mogłeś zagrać, serce mocniej zabiło? Na pewno, bo to no był inny powrót niż zazwyczaj, tak? A tym razem po tej drugiej stronie na pewno odczucia były zdecydowanie inne niż normalnie. Też chciałem zagrać, to nie ukrywam, chciałem zagrać w tym meczu, ale niestety tym razem zdrowie nie pozwoliło. No i wiadomo, ciężko się taki mecz ogląda z boku, nie ma co ukrywać.